Wyścig Korona Kocich Gór w 2018 roku otrzymał patronat honorowy marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Rzeczą naturalną było, że po jego śmierci wyścig otrzymał rangę jego memoriału. Wyścig z roku na rok cieszy się coraz większą frekwencją. Pierwsze miejsce 10 Korony Kocich Gór. Proszę powiedzieć, jak z Pana perspektywy wyglądała dzisiejsza trasa? Trasa dosyć wymagająca, dwa takie dosyć mocne podjazdy. I był oczywiście taki kawałek, gdzie jechaliśmy pod wiatr, trzeba było sobie po prostu szukać grupki. I indywidualna jazda była niemożliwa ze względu właśnie na duży wiatr. No, trzeba było się chować za zawodnikami i tworzyć peletonik. Trasa była ciekawa, urozmaicona, bardzo przyjemna, dlatego że duża część trasy to był podjazd i potem rzeczywiście też no, pół na pół, można powiedzieć, się zjeżdżało z góry, co jest również wymagające, bo zakręty przy prędkości bliskiej 50 czy 60 na godzinę to jest bardzo wymagająca sprawa. Wymaga trochę techniki i doświadczenia. To wszystko się przydaje na takim wyścigu i odnawia się znajomość z takimi sytuacjami. Ciekawa, interesująca trasa, też wymagająca, ponieważ były tam takie podjazdy, szczególnie taki jeden, taki ząb huzarskiego, jak to mówią tutaj, wymagający bardzo, bo niezbyt długi, ale bardzo ostry podjazd, trochę zjazdów, trasa malownicza, bardzo interesująca.